Szanowni Państwo, w obszarze tej tematyki, nad którą pracowaliśmy przez poprzednie 2 lata, a którą zaanonsowaliśmy bardzo jednoznacznie jako jeden z kluczowych naszych strategicznych projektów w kwietniu, tutaj mamy do czynienia z przełomem, ponieważ w najbliższych kilku latach będziemy pracowali w obszarach regulacyjnych, czyli regulacje w budownictwie, w zakresie dostępności fizycznej poprzez podjazdy, barierki, różnego rodzaju pomoc, windy, dostęp do tych, których czasami tak smutno nazywamy sobie więźniami 3. czy 4. piętra, a więc starszych osób, niepełnosprawnych oczywiście, również czasami starsze osoby nie mogą o własnych siłach wychodzić ze swoich mieszkań i robić zakupy, czy po prostu wyjść na spacer. To są tematy, które staraliśmy się systemowo, kompleksowo zaadresować w tym obszarze, gdzie od nie wielu lat, tylko wielu dziesiątków lat mamy ogromne zapóźnienia, ogromne zaniedbania wykazywane zarówno przez nasze instytucje krajowe, jak NIK określał to w stosunku do naszych poprzedników i wcześniejszych rządów, ale również Komisja Europejska w wielu debatach podkreśla, że jest tutaj bardzo dużo do zrobienia. Ja chcę bardzo mocno zaakcentować, że my w tej ustawie o osobach z niepełnosprawnościami, o której było tak wiele dyskusji w maju i w czerwcu, gdzie było wiele osób wątpiących, czy rzeczywiście w lipcu, tak jak obiecamy, ta dostępność dla usług rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, czy ona będzie od 1 lipca dostępna. Oczywiście nie jesteśmy tutaj, jesteśmy jeszcze dalecy od doskonałości, ale wiemy, że te usługi są sprawdzane przez różne stowarzyszenia i przez osoby po prostu, które potrzebują tych usług, świadczeń medycznych o charakterze rehabilitacyjnym i wiemy, że to działa. Więc tutaj chciałbym, Szanowni Państwo, podkreślić tę wiarygodność naszego przekazu, że w maju przedsięwzięliśmy tę zmianę. Obiecaliśmy, że od lipca będzie zupełnie inny poziom dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ta dostępność jest na zupełnie innym poziomie niż była wcześniej, co zostało też zweryfikowane również przez osoby, które były sceptyczne. Chcę też podkreślić, że w całym programie Dostępność Plus, który będzie przez najbliższe 8 lat bardzo ważny dla całego państwa polskiego i będzie pewnym swoistym przełomem właśnie w szeroko rozumianej dostępności dla osób w ich codziennym życiu, w ich codziennych potrzebach, że w całym tym programie angażujemy 23 miliardy złotych na przestrzeni tych lat z różnych budżetów. A więc to, co zaniedbali nasi poprzednicy, to chcemy naprawić. Sprawimy, żeby Polska była krajem przyjaznym dla wszystkich, bez względu na wiek, czy poziom sprawności. Chciałbym, żeby w Polsce każdy mógł bezpiecznie, bez problemu wyjść z domu, zrobić zakupy czy załatwić sprawy w urzędzie. Czyli ten program jest zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla mam z wózkami, z dziećmi, dla osób ze złamaną nogą, osób, które z różnych przyczyn cierpią na jakieś niepełnosprawności różnego typu. Chcemy poszerzać ten zakres dostępności różnego rodzaju usług przez uzupełnienie braku oznakowania, informowania, ostrzegania, bariery, progi, schody. Ta szeroka dyskusja na ten temat na Radzie Ministrów dotyczyła takiej gamy dziedzin życia publicznego, jak na przykład sport, turystyka. Stąd też tak długo dzisiaj ta Rada Ministrów trwała, bo bardzo dogłębnie ten temat omówiliśmy. Pan minister Kwieciński za chwilkę rozwinie te wątki, ale jestem bardzo zbudowany tą konstruktywną debatą i tym, jak bardzo wielu ministrów zaangażowało się w realizację tego programu Dostępność Plus. Tutaj chcę podkreślić, że wprowadzenie konkretnych przepisów, które zagwarantują dostępność w prowadzeniu inwestycji budowlanych, jest też kluczem do sukcesu, bo to nie tylko
przebudowa już istniejących instytucji, ale to również wszystkie nowe, które mają być budowane w pewnym standardzie, w standardzie o wysokiej dostępności. Tutaj chodzi nam właśnie o to, żeby nie tylko były odpowiednie windy, schody, ale żeby sprawić, aby cała przestrzeń użytkowa służyła wszystkim Polakom. Tutaj dostępność to przeciwieństwo wykluczenia, to wypełnienie idei solidarności w przestrzeni publicznej, dlatego tak mocno to akcentujemy. Nie chcemy, żeby wchodzenie po schodach, żeby dostępność do jakichś urzędów czy budynków użyteczności publicznych było wyprawą, można powiedzieć, na symboliczny K2, na jakiś nieosiągalny szczyt, tylko żeby była możliwa dla wszystkich, którzy potrzebują skorzystać z takiej dostępności. Trochę paradoksalnie, żeby tę dostępność zwiększyć, my musimy ten gorset legislacyjny doprecyzować i go niejako właśnie rozbudować, rozwinąć, bo te obowiązki w budownictwie mieszkaniowym, budownictwie budynków komercyjnych czy budynków użyteczności publicznej, one zadecydują o tym, że rok po roku coraz większy procent dostępności dla wszystkich będzie w wielu miejscach. My słuchamy wielu środowisk osób niepełnosprawnych, osób starszych, jest wiele pomysłów. Chcemy słuchać, konsultować. Na tym się teraz skupiamy, żeby ta dostępność architektoniczna, informacyjna, komunikacyjna w przestrzeni publicznej, żeby była jak najlepsza w naszych szkołach, na dworcach, szpitalach, chodnikach, urzędach, ministerstwach, agencjach różnego rodzaju. I to będzie nasze wielkie zobowiązanie dla polskiego społeczeństwa. Szanowni Państwo, jest, można powiedzieć tak, podsumowując, za dużo jeszcze w Polsce schodów, które są trudne do pokonania dla wielu i chcemy pomóc pokonać te schody właśnie poprzez ten program Dostępność Plus, który ma nadrobić te zaniedbania z przeszłości, tych poprzednich 8 lat naszych poprzedników, ale jednocześnie też pozwolić w jak najszerszy sposób zafunkcjonować w społeczeństwie wszystkim naszym obywatelom. Naszym wszystkim obywatelom, bo to jest program bardzo mocno solidarnościowy, który podkreślamy i wierzę głęboko, że już rok po roku będzie widać skutki, będzie widać poprawę życia, poprawę dostępności dla wszystkich naszych obywateli. Dziękuję.